Dzień dobry Państwu. Więc trochę się zmitygowałem ostatnim razem, że ten rachunek, który przeprowadzaliśmy, no, był taki dosyć długi. Nie był złożony, bo nie było w nim niczego poza zwykłymi operacjami algebraicznymi plus zbieranie wyrazów podobnych i dodawanie współczynników, prawda? Niczego tam nie było. No plus wiadomość taka, że dx i dxj to jest coś antysymetrycznego. W związku z tym, jeśli ja przestawię i napiszę, że dxj dxi, no to muszę postawić minus. No taka reguła postępowania w tej całej algebrze, prawda? No i zaraz to sobie powtórzymy. Chciałem tylko powiedzieć, że nie jest moim celem to, żebyście Państwo potrafili z zamkniętymi oczyma o drugiej, o trzeciej nad ranem powtórzyć ten rachunek. Natomiast jest moim celem to, żebyście jakoś to przeżyli i przeszli kiedyś no wzdłuż tej linii rozumowania i zobaczyli, że nie ma w tym żadnej jakiejś zagadki, prawda? Jest to naturalna konsekwencja tych prostych rzeczy, któreśmy jakoś po drodze wprowadzali. Mianowicie tego, że ten, niektórzy to nazywają tenzorem Faradeya, tenzorem Faradeya albo tenzorem elektromagnetycznym, który koduje w sobie informacje o obu polach, elektrycznym i magnetycznym. I on koduje ją w ten sposób, że jeśli wybierzemy jakiś układ odniesienia, to w sposób, któryśmy omówili bardzo, bardzo precyzyjnie i ekstensywnie na jednym z poprzednich wykładów, czasoprzestrzeń rozpada się na czas i przestrzeń. Ten rozkład zależy od wyboru układu odniesienia oczywiście, ale jak już wybraliśmy, no to wtedy mamy wśród czterech zmiennych pierwszą, nazwijmy tau, po prostu, żeby podkreślić, że to jest ten czas. I to tau to jest nic innego jak x z numerem 0. To, czy czas stawiać na początku, czy na końcu, to jest kwestia konwencji. Notabene powiem Państwu, że w oryginalnych pracach Einsteina to on był akurat na czwartym miejscu. I jeszcze Einstein nie mógł się pogodzić z faktem, że tam w tym iloczynie skalarnym minus występuje, więc naprawdę wpisywał tutaj i, żeby po prostu ten iloczyn skalarny to była suma kwadratów, a to i zapewniało, że tam stało minus. Ale cała ta historia stała się nieaktualna, gdy Herman Minkowski wymyślił pojęcie prawda, metryki nie riemannowskiej, a to, jak powiedzieliśmy, pseudo-euklidesowej czy lorentzowskiej, coś takiego. To wszystko mam wrażenie, że mam. No i oprócz tego są trzy współrzędne przestrzenne. I teraz ten tensor Faradeya, albo też inaczej, jak powiedziałem, dwuforma różniczkowa, prawda, forma różniczkowa rozpada się, prawda, no wiadomo, ten tensor ma sześć składowych, prawda, dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, to są człony, w których dwa razy detał występuje, nie ma takich, bo to jest zero, detał jest zero, bo z tej antysymetrii wynika. Teraz, więc może albo raz zawierać detał, no to wtedy musi się ożenić z jednym z trzech, to są trzy takie człony, albo może zawierać dwa różne przestrzenne. A ponieważ są różne, no to są tylko trzy takie możliwości, prawda? No i właśnie, i to się koduje tak, że to jest minus d tau, a tu jest e k
dxk, no to suma znaczy E1 dx1, E2 dx2, E3 dx3 i następnie są trzy takie przestrzenno-przestrzenne, jak już powiedziałem, składowe. I je z kolei warto wypisać, bo też można na różne konwencje, a ja tutaj wybrałem taką konwencję, która jest najprostsza do robienia rachunków. Mianowicie, że napisałem, że to jest tak, B1, DX2, DX3 plus cykliczne. Prawda? Plus cykliczne. No są trzy takie możliwości. No to ja to napiszę B2, DX3, DX1, no niech będzie plus B3, DX1, DX2. Widzicie Państwo, dlaczego na przykład tu nie napisałem DX1, DX3? No żeby to było cykliczne, bo wtedy współczynnikiem jest B, prawda? O. Ale oczywiście jakbym napisał dx1, dx3, to na mocy tej antysymetrii tu bym musiał postawić minus i też by było dobrze. I teraz proszę Państwa, to jest pierwsza rzecz. Powiedziałem Państwu, że ten wzór jest uniwersalny. On obowiązuje w dowolnym układzie współrzędnych, również nieliniowych, o czym jak Państwo będziecie się chcieli przekonać, czyli innymi słowy w ogólnej teorii względności też, tylko że wtedy trzeba pamiętać o tym, że te B to nie jest wektor, tylko to jest gęstość wektorowa i o tym jakoś tam pomyślimy. Ale teraz niech to już tak będzie, będziemy używali prostoliniowych, takich lorencowskich układów współrzędnych. I to jest jedna ingrediencja. Druga jest taka, żeśmy że dokonujemy transformacji Lorenza. Oczywiście transformacja Lorenza to zawsze miesza czas z przestrzenią, ona jest przestrzenią z jednym jakimś kierunkiem. To my sobie wybierzmy ten układ współrzędnych trójwymiarowy tak, żeby ten kierunek, prawda, który się miesza z czasem, no to niech będzie ja chyba x1 poprzednio. Oczywiście to nie ma znaczenia do prowadzenia rachunków, prawda? Czyli transformata Lorenza polega na tym, że nowy czas to jest kosinus hiperboliczny jakiejś lambdy, a mogłem napisać, prawda, razy tau stare plus sinus hiperboliczny lambda razy x1 stare, natomiast x1 nowe to się równa sinus hiperboliczny lambda razy tau stare plus kosinus hiperboliczny lambda razy x1 nowe. No natomiast x2 nowe to jest to samo co x2 stare i x3 nowe to jest to samo co x3 stare. Prawda? Coś takiego. Teraz tak, proszę Państwa. Ja mógłbym napisać A, B, C, D, ale tośmy poświęcili na to jeden z dawnych, dawnych wykładów i pokazaliśmy, że żeby ta transformacja zachowywała postać d'Alembertianu, tego operatora falowego, to musi być tak, że to jest równe temu i na dodatek jeszcze to do kwadratu minus to do kwadratu musi być równe 1. No to jak mam dwie liczby takie, że kwadrat jednej minus kwadrat drugiej jest równy 1, to istnieje taka liczba lambda, że to jest sinus hiperboliczny, a to jest kosinus hiperboliczny. Na odwrót, to jest kosinus hiperboliczny, a sinus, to od razu żeśmy to tak zapisali, prawda? Ale do rachunków ja sobie uświadomiłem, że te rachunki, to ja niepotrzebnie tam ciągle ten, dlatego że ten sinus i kosinus hiperboliczny to są liczby, to są dwie liczby. To oznaczmy kosinus literką C, a sinus literką S, to będzie mniej pisania, czyli innymi słowy, że to jest T razy stary czas plus S razy stara współrzędna X, a tutaj jest S
razy stary czas plus c razy stary x. O. I teraz proszę Państwa, co my robimy? Aha, teraz jeszcze jedna. Zwracam uwagę na to, że kiedyś już omawialiśmy ten wzór wielokrotnie, ale na przykład być może Państwo pamiętacie, że wtedy było tak, że prędkość tego obserwatora, który względem tego starego obserwatora, a co to jest ruch obserwatora? No to jest to położenie, w którym nowe x1 jest równe 0, prawda? To być może ktoś z Państwa zapamiętał, to ta prędkość to jest tangens hiperboliczny tego lambda, czyli s dzielone przez c. Ale proszę Państwa, ale wtedy tamten wzór, któryśmy analizowali, to był wzór taki sam, tylko że stare były wyrażone przez nowe. Stare przez nowe. O, a tutaj są nowe przez stare i tak dalej, bo tutaj okaże się, że to nie jest minus tangens hiperboliczny, tylko plus tangens, ale to zaraz to wszystko zrobimy. W każdym razie, bo można ten wzór na transformację zapisać tak, że wypisać nowe przez stare, tak jak my tu, a można stare przez nowe. No i to wszystko, prawda, jakoś tam za każdym razem to wszystko jest dobrze. Notabene wiemy, że to jest grupa, prawda, transformacji takich, można napisać u ze znaczkiem lambda, no i na przykład u od zera to jest tożsamość, dlatego że jak tu wstawimy 0, to jest 0, 0, 1, 1, czyli tau to jest tau, a x to jest x, nikt się nie zmienia. To jest przekształcenie tożsamościowe, prawda? A z kolei jakie jest odwrotne? No to się dodaje, bo u od lambda i u od powiedzmy mu, tośmy pokazali, że to jest u od lambda plus mu, to jest grupa, tak? Czyli odwrotny to będzie lambda zamienić na minus lambda i to jest wszystko jedno. Dobrze. To powiedziałem w formie korepetycji i teraz, proszę Państwa, już nic nie trzeba myśleć. Trzeba zamknąć oczy i wstawić ten wzór do tego wzoru i następnie zebrać współczynniki przy nowym czasie, przy nowych x-ach i tak dalej i zinterpretować je jako nowe pole elektryczne i nowe pole magnetyczne, prawda? No więc proszę Państwa, to myśmy to zrobili, ja to już może tę część ominę, bo to już jest no banalna sprawa, no trzeba wiedzieć, że jak się spotkają różniczki takie same, na przykład dx3 razy dx3, to jest 0, albo d tau to jest 0. Po drugie, że jest ta antysymetria, więc będziemy zawsze to starali się. Proszę Państwa, to ja może powiem, że to jest równe, to przepiszemy. To był ostatni wzór, który ja pisałem. To było tak, równa się minus d nowy tau razy, a tutaj jest e1 dx nowy 1. Teraz przy d tau dx2 to było minus d tau dx, przepraszam, tu już jest nowe, 2, a tutaj współczynniki zebrałem, to jest c e2 minus s b3. No i na samym końcu jeszcze jest minus d tau nowe dx3 nowe, a tutaj jest c e3 plus s b3. Dobrze. Teraz proszę Państwa, chciałem tak na marginesie powiedzieć, że ja tu mam tą
ściągaweczkę, ale ja tę ściągaweczkę zrobiłem w 5 minut, jak miałem troszkę czasu, bo to jest naprawdę banalny rachunek. No. A zasadniczo ja ten wzór pamiętam na pamięć, bo to bardzo łatwo wie, tylko że nie musiałem sobie zrobić ściągaweczkę dlaczego, bo nie pamiętałem znaku, czy tu jest minus, czy tu jest plus. No tego nie pamiętam. No, no i zrobiłem sobie. I teraz plus. I teraz zbieramy te składowe, które zawierają różniczki tylko nowych przestrzeni. Tak. Tak. I B2, oj, przepraszam bardzo. Tak, tak, oczywiście. I B2. Dobrze. I teraz. Po pierwsze, przy DX2, DX3 nic się nie zmienia, bo X2 i X3 się nie zmieniają, więc ten człon po prostu przechodzi bez żadnej zmiany. Można tutaj nad nimi napisać falki, to są te nowe i on się nie zmienia, prawda? No a te drugie się zmieniają i tu jest tak, plus. Następny jest człon DX3. No i przepraszam, ale tu chodzi o nowe, nowe, bo my właśnie tamte stare wyrażamy. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Nie, nie, bo żeby to tak prosto poszło, to ja ten wzór właśnie muszę na odwrót napisać, no bo muszę te stare wyrazić przez nowe. Bardzo Państwa przepraszam. O, tak, czyli tutaj jest, a tutaj są te falki. O, przepraszam. Przepraszam bardzo. I po prostu te stare współrzędne wstawiamy do tego i wychodzą jakieś kombinacje od nowych. Dobrze. No tego to nawet nie muszę przepisywać, aczkolwiek dla porządku mogę przepisać, prawda? O, bardzo Państwa przepraszam. No następnie DX3, DX1. Jeden, to tutaj współczynnik zebraliśmy CB3 plus SE3. No i na samym końcu jeszcze jest ostatni taki składnik DX1, DX2. No i tutaj współczynnik zebraliśmy, to jest, było C. Ojej, przepraszam, tutaj jest CB2. Bardzo Państwa przepraszam. B3 minus SBE2. No dobrze. I to jest czysty, czysty rachuneczek, który nie zawiera w sobie, to jest po prostu wstawienie tych dwóch rzeczy, no tych czterech rzeczy, ale te dwie się nie zmieniają do tego i zebranie wyrazów podobnych. Teraz proszę Państwa, no, jak my to zinterpretujemy? No po pierwsze, składowe 1 to są składowe obu pól równoległe do tego ruchu, bośmy zadekretowali, żeśmy wybrali współrzędną x1, tak? Czy tam oś x1 wybraliśmy w kierunku tego ruchu, tego nowego obserwatora, prawda? No to skorośmy tak zrobili, to można powiedzieć, że to jest, że po pierwsze część równoległa do czego? No do ruchu tego obserwatora, bo my tutaj chcemy zobaczyć, jak się zmienia pole elektromagnetyczne, gdy przechodzimy do nowego układu odniesienia, a ten nowy układ odniesienia charakteryzuje się tym, że ten obserwator porusza się względem nas w kierunku, no tutaj x1, prawda? Więc to, że to jest, bo teraz chcemy to zapisać bez użycia współrzędnych, prawda? Więc podział na pierwsze
pierwszą składową i pozostałe składowe, to jest podział obu pól na składową styczną, czy też równoległą do ruchu tego nowego obserwatora i na składowe prostopadłe. No więc wiemy, że to, że składowe to stare jest równe nowe i tak samo tutaj, prawda? To jest, bo to interpretujemy jako nowe B, część równoległa i to jest tyle samo, co stare B, część równoległa. No więc dobrze, to już połowę prawdy mamy, że składowe równoległe do ruchu tego obserwatora się nie zmieniają. Dobrze, a teraz składowe prostopadłe. No na przykład to, proszę Państwa, to patrzymy, to jest w nowym układzie odniesienia, to jest współczynnik przy d tau dx2, czyli to jest, d tau dx2, to to jest nowe e2, prawda? No chciałoby się to tak zapisać, ale nie piszmy tego, no bo znów co jest E2, co jest E3, no to zależy od tego, jak wybierzemy układ współrzędnych, więc chcielibyśmy to teraz, ten nasz wynik czysto rachunkowy, zależny od wyboru układów współrzędnych, no zapisać w sposób taki niezmienniczy, żeby tutaj nie wchodziły nam. Więc zaobserwujmy to, że zarówno E2, B3, jak i E3, B2 to są składowe prostopadłe. Prawda? I będziemy wobec tego interpretowali to jako drugą, a to jako trzecią współrzędną tego pola, tej części prostopadłej pola. No jak to zrobić? Proszę Państwa, zróbmy tu sobie na boczku, zróbmy sobie ściągaweczkę. Mianowicie wyróżniony jest wersor pierwszej osi, prawda? Bo to jest wersor tego ruchu, jak się ten nowy obserwator porusza, prawda? No z jaką prędkością to jeszcze tutaj obliczymy sobie, ale w każdym razie, że kierunek ruchu tego obserwatora to jest wersor pierwszej osi. To my go oznaczmy tak, to jest wersor pierwszej osi, wersor pierwszej osi. No czyli innymi słowy, jest to taki wektor, który w tym naszym układzie współrzędnych ma współrzędne 1 na pierwszym miejscu, a na 2 i na 3 ma 0, prawda? To jest wersor pierwszej osi. Dobrze. I teraz zróbmy sobie tutaj takie ćwiczenie. Jak on by, gdyby wykonać jego iloczyn wektorowy z jakimś wektorem, na przykład B albo E i tak dalej, to jaki on by miał, jakie by miał współrzędne? No proszę Państwa, jakie on by miał współrzędne? No pierwsza współrzędna to musi być zero, prawda? Dlaczego? Dlatego, że wynik iloczynu wektorowego jest prostopadły do obu tych wektorów, prawda? No to w szczególności do E, czyli pierwszej, no nie ma, to jest zero. No dobrze, ale to tak powiedziałem, a tak naprawdę to pierwsza współrzędna, żeby obliczyć pierwszą współrzędną, to trzeba wziąć druga współrzędna tego razy trzecia tego minus trzecia razy druga, tak? No ale druga i trzecia współrzędna tego to jest zero, więc nie ma co mówić, prawda? E to jest 1, 0, 0. No dobrze, no to widzimy, że zarówno druga, jak i trzecia jest 0, to wyjdzie 0. Druga współrzędna tego, proszę Państwa. Ile jest druga współrzędna tego? To druga współrzędna tego, to trzeba wziąć trzecia razy pierwsza minus pierwsza razy trzecia. No to trzecia to jest 0. To nic nie będzie, minus pierwsza to jest 1 razy trzecia, czyli tu jest minus B3. A ostatnia, trzecia współrzędna iloczynu wektorowego, to trzeba wziąć pierwsza razy druga, no to właśnie będzie B3
2 minus druga razy pierwsza, ale druga E jest 0, prawda? Czyli coś takiego. To jest iloczyn wektorowy. No to proszę Państwa, no to teraz będziemy to interpretowali. To tak. To coś, co tutaj stoi, to jest E nowe E i to jest druga współrzędna. Druga współrzędna. No to to jest to. To jest C razy stare E2 minus S. A co to jest B3? B3, proszę Państwa, to jest druga współrzędna, no to znaczy minus tego iloczynu wektorowego, prawda? Czyli to jest minus 1, a tam wpiszemy, to jest E razy B, druga współrzędna. Aha, czyli ta druga współrzędna nowa to jest kombinacja drugiej współrzędnej starego E oraz iloczynu wektorowego E razy B, ale też druga współrzędna. O, to świetnie. Teraz zauważmy jeszcze, że to, z kolei, to jest trzecia współrzędna tego nowego, prawda? E3 nowe to jest C E3. A tutaj jest plus S, a tutaj jest B2, ale B2 to jest trzecia współrzędna tego iloczynu wektorowego, prawda? Czyli to jest E razy B3. No i teraz nam się to układa, dlatego że to jest druga współrzędna jakiejś kombinacji dwóch wektorów. I tu jest trzecia współrzędna, ten minus z minusem się upraszcza. Czyli w sumie ja mogę to zapisać tak, że całkowite E prostopadłe to jest C razy stare E prostopadłe, bo zarówno druga, jak i trzecia, bo E prostopadłe, no to jest druga i trzecia składowa, prawda? To się zgadza, i druga, i trzecia, czyli to się równa. C razy, przepraszam, ale to jest nowe, ja E prostopadłe stare, a następnie plus S, a tutaj jest E razy B. Prawda? E razy całe B. Teraz tak, ja tu bym mógł dopisać prostopadłe, bo jak jakiś wektor mnożę przez E, no to część równoległa do E tu nie wchodzi, prawda? Bo część równoległa do E pomnożona wektorowo przez E daje 0. Także tutaj bezkarnie mogę zapisać B prostopadłe, prawda? A jak tak napiszę, to jest równie dobrze, prawda? Ale może napiszę w ten sposób, dlatego żeby podkreślić, że teraz te części, o ile części równoległe po prostu przechodziły bez zmiany, to te części prostopadłe się mieszają. Widać, że to stare pole elektryczne miesza się ze starym polem magnetycznym i tak dalej, ale tylko te części prostopadłe się mieszają. No to proszę Państwa, może już darujemy sobie to i zauważymy, że tutaj jest to samo, tylko że znaki są inne, prawda? Jak tu był minus, to tu plus, a jak tu był plus, to tu minus, prawda? Czyli w związku z tym, och, troszkę tutaj brakuje nam tablicy. Teraz tak, co ja mogę zetrzeć? Co ja mogę zetrzeć?
No, tutaj wypiszę ten, dobrze, tutaj wypiszę ten wynik. Czyli zapisałem wynik na E, a teraz wynik na B. To interpretujemy jako drugą współrzędną nowego pola B, a to interpretujemy jako trzecią współrzędną nowego pola B, prawda? W związku z tym napiszemy tak. Nowe B prostopadłe to jest znów kombinacja C razy B, prawda? Czyli to jest C razy B prostopadłe. No i teraz nie plus, ale minus, tak? Nie plus, ale minus, czyli jest minus S, a tu jest iloczyn wektorowy tego wersora w kierunku ruchu tego naszego obserwatora razy stare E. E. No i teraz tu mogę dopisać prostopadłe, no bo równoległa część E w iloczynie wektorowym z E się zeruje, prawda? No dobrze, i mamy takie mamy dwa wzory. Ojejku, bardzo nieładnie dydaktycznie postąpiłem. Dobrze, ale już mam pomysł, jak to zrobić. Słucham? Oj, przepraszam, znaczy nowe, no bo my interpretujemy te współczynniki przy nowych współrzędnych jako nowe składowe tego pola, prawda? Przepraszam bardzo. Ale tu występują no, te stare, które od początku tam były, prawda? To przepiszę jeszcze tutaj, proszę Państwa, tamten wzór, czyli tak, E prostopadłe to się równa C razy stare E prostopadłe plus S i ten iloczyn wektorowy E razy B prostopadłe. Dobrze. No i teraz, proszę Państwa, jeszcze to nie jest koniec, dlatego że chcemy to teraz wyrazić przez charakterystykę tego naszego obserwatora nowego, prawda? Co o nim wiemy? No wiemy, że się w kierunku osi X1 rusza, bośmy tak ustawili wszystkie te... A teraz z jaką prędkością się rusza? No co to jest, proszę Państwa, co to jest, jak wygląda jego trajektoria, tego nowego obserwatora? No, nowy obserwator no to jest zbiór punktów, to on jest zawsze w punkcie, gdzie ta nowa współrzędna x1, nowa jest równa 0, tak? No to ustaliliśmy tutaj, że w chwili t równe 0 to się pokrywamy i my sobie pozostajemy w punkcie, w którym stara współrzędna x jest równa 0, no a on pozostaje w punkcie, w którym nowa współrzędna x jest równa 0, prawda? No bo nie ruszać się, to znaczy, że moje współrzędne przestrzenne się nie ruszają, prawda? Dobrze, to jest zbiór, w którym x tylda nowe jest równe 0. No dobrze, no to jak tak, no to jak wygląda ta. Dobrze. To teraz ja może już pozwolę sobie, bo już wszystkie frukta tej naszej pracy mamy tam zapisane, to ja to muszę zetrzeć. Przepraszam bardzo, ale to tak w takich poważnych salach wykładowych. To jest wiele tablic i można zachować wiele rachunków, tutaj się nie da. Czyli jak wygląda trajektoria tego obserwatora? No x1 jest równe 0, czyli tau x to się równa c tau
A i S, X. Prawda? Czyli jest jakiś S tau. Czyli, a jak wygląda jego prędkość? Ale w naszym układzie współrzędnych, dlatego że jego prędkość w jego układzie współrzędnych to jest zero, prawda? X, jego x tylda jest ciągle równe zero. Ale z naszego punktu widzenia to on się porusza. No i ile on robi, jaką on drogę przebywa na jednostkę czasu? To jest jego droga, a to jest czas, no nasz czas, prawda? W związku z tym prędkość, no on ma tylko, tak? Ojej, ach, ja bardzo Państwa przepraszam, bo zmieniłem to tutaj, a tu nie zmieniłem. Bardzo Państwa przepraszam, bardzo Państwa przepraszam. Ojej. Spalę się ze wstydu. No dobrze, więc ta jego prędkość, to on taką drogę robi na tyle czasu. No to jego prędkość, on się porusza ruchem jednostajnym, prawda? Bo to jest wszystko proporcjonalne do tego tau, prawda? W dwa razy większy czas zrobi dwa razy większą drogę, ale i czas jest dwa razy większy, więc prędkość jest stała. No i jego prędkość, która jest jednocześnie V1, dlatego że on się porusza w kierunku osi pierwszej, czyli V2 i V3 są równe 0, prawda? To od początku tak żeśmy się umówili. I jego V równa V1 to jest droga przez czas. No to tau się upraszcza, to jest S dzielone przez C. Proszę Państwa, przypominam, że S to był sinus hiperboliczny, a C to był kosinus hiperboliczny i to jest tangens hiperboliczny. No i właśnie, jak poprzednio analizowałem ten sam wzór, ale w drugą stronę, to tam był minus tangens hiperboliczny, Państwo może pamiętacie, i nie ma to żadnej sprzeczności, bo to jest inny wzór analizujemy, prawda? Och jej, tego parametru lambda, ojej, napisałem tangens hiperboliczny tak w ogóle, prawda? Nie, tego parametru lambda. No dobrze, no to teraz chcielibyśmy to C i S, innymi słowy i kosinus i sinus hiperboliczny wyrazić wreszcie przez tę prędkość, tak? No to bardzo łatwo ten wzór rozwiązać, bo jak podniesiemy do kwadratu, to V do kwadratu to się równa sinus hiperboliczny lambda, już teraz do kwadratu, no przez kosinus hiperboliczny kwadrat lambda, tak? No dobrze, proszę Państwa, to bardzo łatwo rozwiązać, bo co to jest sinus hiperboliczny? My pamiętamy, że kosinus hiperboliczny kwadrat minus sinus hiperboliczny to jest 1. To co to jest sinus hiperboliczny? To trzeba przenieść tu jedynkę tu, czyli to będzie kosinus hiper... Ach, niech piszmy to tak na razie. C kwadrat minus 1, a tutaj jest C kwadrat, tak? O. No to równanie się rozwiązuje bardzo prosto, bo tu mamy C kwadrat... Przepraszam bardzo. Tutaj mamy... No tak, C kwadrat V kwadrat równa się C kwadrat minus 1, no to V to się równa, V kwadrat to się równa, dobrze zrobiłem, dobrze to napisałem. A nie, ale przecież to ja na odwrót muszę. Nie, nie, dobrze napisałem, ale to ja muszę, bo ja C kwadrat chcę wyliczyć przez V, a nie V, bo V to już mam dobrze, tak? Czyli będę miał
c kwadrat. I to c kwadrat przez co będzie mnożone? Po pierwsze przez v kwadrat, a po drugie tu będzie samo c kwadrat, czyli przez jedynkę, jak przeniosę na drugą stronę, to będzie minus 1, a po tej stronie zostanie minus 1. No to w końcu c kwadrat to się równa 1, bo zamienię znaki, przez 1 minus v kwadrat. Pamiętacie Państwo, że nasze v to jest v niemianowane, liczone w procentach prędkości światła, a jakby ktoś chciał wypisać w języku takiej prędkości metrów na sekundę, to by musiał podzielić, to by musiał tą prędkość taką w metrach na sekundę podzielić przez c i to jest do kwadratu, prawda? Ale do rachunków to lepiej. Oczywiście ja czasami jak miewam takie wykłady popularne i tak próbuję właśnie używać tych jednostek, to się spotykam ze sprzeciwem moich kolegów eksperymentatorów fizycznych, którzy mówią, no jak to przecież prędkość nie jest niemianowaną wielkością. No tak, nie jest. I oni mówią, bo wy teoretycy to jesteście tacy okropni, że używacie zawsze takich dziwnych. No proszę Państwa, zawsze można wrócić. Zawsze na miejsce tego V można napisać takie V w metrach na sekundę dzielone przez prędkość światła. No ale do rachunków to naprawdę jest lepiej używać takiej prędkości światła niemianowanej, liczonej w procentach prędkości światła. Tak? Słucham? Aha. Tak. Ale jaka tam beta? No to jest po prostu prędkość, normalna prędkość, tylko liczona w innych jednostkach. No dobrze, proszę Państwa, czyli ponieważ kosinus hiperboliczny jest zawsze dodatni, no to po prostu wyciągamy pierwiastek i już mamy tyle. Pierwiastek z 1 minus v kwadrat. Dobrze, a z sinusem hiperbolicznym, no to jest... To zaraz tutaj, więc tak, sinus hiperboliczny kwadrat lambda, czyli s kwadrat, to jest c kwadrat minus x kwadrat na 1, to jest c kwadrat minus 1, no czyli to jest tak, 1 przez 1 minus v kwadrat minus, no 1 minus v kwadrat dzielone przez 1 minus v kwadrat, no to to się odejmie i zostanie nam v kwadrat dzielone przez 1 minus v kwadrat. No, ale, no i teraz trzeba z tego wyciągnąć pierwiastek, w związku z tym sinus hiperboliczny lambda, który skądinąd oznaczaliśmy s, no jak wyciągniemy pierwiastek, no to nie wiemy, bo sinus hiperboliczny może być albo dodatni, albo ujemny. Ale, czyli mogłoby być v dzielone przez pierwiastek z 1 minus v kwadrat, albo też mogło być minus v. Ale my wiemy, że ta prędkość jest dodatnia. W związku z tym w dodatnią stronę to będzie dodatnie. Czyli z tego całego ustawienia naszych współrzędnych, że myśmy oś x1 wzięli nie w kierunku przeciwnym do ruchu, tylko właśnie w kierunku tego ruchu, no to wychodzi, że trzeba wziąć pierwiastek z plusem. Tak? No dobrze, no i teraz już kończymy tę rzecz, mianowicie te wzory przepiszemy ostatecznie w ten sposób, że teraz, czyli tutaj i tu jest wspólny ten pierwiastek, bo i w kosinusie jest ten pierwiastek z 1 minus v kwadrat i w sinusie, to my po prostu zapiszemy tak, że nowe e prostopadłe to jest 1 przez pierwiastek z 1 minus v kwadrat. I on się przed nawias wynosi. A tutaj trzeba stare E
A S to jest V razy ten pierwiastek. Ten pierwiastek już wynieśliśmy, no to zostanie V. Ale V razy V to jest, z jaką prędkością się porusza ten nowy obserwator, a E w jakim kierunku się porusza. To V razy E to jest nic innego jak wektor tego właśnie ruchu tego nowego obserwatora, tak? Czyli innymi słowy, tu będzie plus, a tu jest ten wektor tego obserwatora, ruchu tego, prędkość tego obserwatora razy B. Prostopadły. O, i koniec. I a to samo jest na B i B prostopadłe, nowe. Podobnym wzorem się wypisuje. A tutaj będzie to C i S zawierają ten pierwiastek, który już tu wyniosłem. W związku z tym z tego B zostanie samo gołe B, a tutaj jeszcze zostanie V, a V razy wersor, prawda? V to jest ta skalarna, zaraz, jak to chyba oni nazywają, szybkość, tak? Teraz usiłują w szkole, prędkość to jest wektor, a jej ten to jest szybkość, tak? Czyli szybkość V razy kierunek ruchu, to już jest prędkość, wektor prędkości, prawda? Ale tutaj znak jest inny, czyli minus iloczyn wektorowy tej prędkości nowego obserwatora razy E. No i tutaj mogę zapisać. Czyli, i to już są ostateczne wzory. Absolutnie nie jest moim celem, żebyście Państwo sobie wdrukowali te wzory w pamięć i już wiedzieli do końca świata, jak to jest, ale chodzi o to, żeby wiedzieć, że równoległe pola nie zmieniają się. A pola prostopadłe do ruchu tego nowego obserwatora mieszają się. I to całkowicie wyjaśnia ten paradoks, ten główny paradoks elektrodynamiki maxwellowskiej, w której jeśli traktujemy pole elektryczne i pole magnetyczne jako po prostu dwa pola wektorowe, w takiej newtonowskiej przestrzeni, to tam jest paradoks. Czy wokół przewodnika z prądem ma być pole magnetyczne, czy nie ma być, prawda? Bo z jednego punktu widzenia to ma być, z innego nie ma być. A tutaj paradoksu nie ma, albowiem jak przejdziemy do innego układu odniesienia, to nie jest tak, że pole E i B jest takie samo. Po prostu jest tak. Koniec, kropka. Notabene, nie, to znaczy ja już nie będę tego wątku rozwijał, już zrobimy przerwę, ale jakby ktoś z Państwa miał ochotę wykonać sobie ćwiczenie umysłowe, to niech sobie pomyśli tak. Jest naładowana nić, która stoi, nie ma prądu, no to wokół niej jest pole elektryczne, ale takie radialne, prawda? Takie radialne, no zależnie od tego, czy to są ładunki dodatnie, czy ujemne, ono jest radialne. W związku z tym, zaczynamy się poruszać, prawda? Przechodzimy do układu odniesienia poruszającego się wzdłuż tej nici. No to z tego naszego nowego punktu widzenia jest prąd. No bo te koraliki w drugą stronę się poruszają, tak? No to, ale teraz, czyli w poprzednim, na początku nie było pola magnetycznego, a było tylko pole elektryczne. Teraz, ale to pole nie, miało tylko składową prostopadłą, bo było takie radialne, w związku z tym jego składowa równoległa do ruchu jest zero, więc jak ta składowa równoległa nadal jest taka sama jak poprzednio.
Teraz natomiast jak wygląda nowe pole magnetyczne? No stare pole jest zero. No a tutaj mamy pole prostopadłe to jest takie. No i ten wektor ruchu jest taki, czyli innymi słowy nowe pole magnetyczne to jest iloczyn tego ruchu razy pole prostopadłe. No to proszę Państwa, jak ruch jest w tę stronę, a pole jest takie radialne, no to pole magnetyczne, iloczyn wektorowy to jest taki, zawsze dookoła, czyli wirowe pole magnetyczne. I to się wszystko zgadza. Oczywiście to tak... Spróbujcie sobie takie ćwiczenie zrobić, no żeby zobaczyć, że to się wszystko zgadza. Teraz to był ogromnie silny argument, że tak właśnie trzeba na pole elektromagnetyczne patrzeć. Dobrze, robimy przerwę. Dziękuję bardzo.